Krystian Olszewski, informacje. Rock and roll umarł, rock jest martwy, stary. Tymi słowami zespół Pijama Porno opisywał kiedyś kondycję polskiej sceny rockowej. Rock jednak, wbrew powszechnej opinii, nie umarł, a nawet ma się bardzo dobrze. Dowód? Przegląd młodych kapel rockowych, który odbył się w Bartoszycach. Konrad Zych. Cel przeglądu organizowanego przez Bartoszycki Dom Kultury jest jeden – dać szansę młodym zespołom. Zgłosiło się do przeglądu aż 16 zespołów i ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu z imprezy o charakterze wojewódzkiej zrobiła się impreza ogólnopolska. Jak to na przeglądach, zwycięzcą mógł zostać tylko jeden zespół. Serce publiczności i jurorów podbił olsztyński zespół Ej to Bangla. Co mój wielkie, zrobię taki strat, stworzyliśmy po prostu zespół, który ma na celu wysyłanie pozytywnej wibracji po kabelkach, decybelach, po nagłośnieniu. Ej to Bangla porwał niesamowicie publiczność. Jednym z kryterium oceny dzisiaj było obycie sceniczne. Uważamy, że zwycięzca Ej to Bangla po prostu scenicznie zrobił to perfekcyjnie. Jednak oprócz energii płynącej ze sceny, publiczność porwała również sama idea festiwalu. Młodzi ludzie, jeżeli mają takie zainteresowania i to fajne zainteresowania, idą w tym kierunku i nie się rozwijają. Ci, którzy po prostu nie czuli jeszcze w sobie tego bluesa, na takim koncercie ciało samo chodzi. Jestem zaskoczony, że takie zespoły zaczęły tutaj przyjeżdżać. Coś się dzieje.